Debata dnia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Witam naszych słuchaczy, a także witam naszych gości. O najważniejszych wydarzeniach dnia wraz ze mną będą rozmawiali publicyści. Piotr Kusznieruk z Trybuny Info. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Oraz Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Również pana witam na naszej antenie bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry radiosłuchaczom. Panowie, zacznijmy od wypowiedzi komisarz Wery Jourovej, która podczas posiedzenia Komisji Specjalnej do spraw obcych ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym dezinformacji, stwierdziła, że jeżeli chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, projekt, który wyszedł niejako z Kancelarii Prezydenta, bo to był projekt prezydencki, a który został przyjęty przez polski parlament, to tenże projekt w jej ocenie nie spełnia warunków postawionych Warszawie przez Komisję Europejską, czyli tak zwanych kamieni milowych. Jak czytać tę wypowiedź? Ze strony polskich polityków, ze strony polskich władz pojawiają się już zaznaczenia, że po pierwsze nie była to wypowiedź oficjalna, a jedynie stanowisko samej Jourovej. Z drugiej strony, że nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, w którym trwa ocena właśnie polskich ustaw pod tym kątem. Pojedyncza wypowiedź i opinia, czy jednak zapowiedź jakichś problemów? Jak panowie to widzą? Piotr Kusznieruk, jeśli mogę prosić. To znaczy, sytuacja wygląda tak, że uważam, że to jest jak gdyby prywatna na razie opinia pani Wery Jourovej. Faktycznie ten projekt spełnia te kryteria w jakiś taki dosyć stykowy sposób, nie tak szeroko, jak pewnie Unia Europejska to oczekiwała. Natomiast nie ma całkowitej decyzji w tej sprawie i pojedynczy komisarz w tej sprawie nie będzie rozstrzygał. Więc ja bym na razie tego nie brał tak dosłownie. Może jest jakiś to negatywny sygnał. Natomiast pani Jourova samodzielnie w tej sprawie nie będzie podejmowała decyzji, więc na razie uważam, że jest to prywatna opinia i oby była prywatna opinia i obyśmy jak najszybciej dostali środki, które mamy zablokowane. Tylko zarazem rzecznik Komisji Europejskiej podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową stwierdził, że komisja zauważa, że przyjęta przez Polskę ustawa znosząca Izbę Dyscyplinarną nie uchyliła kwestionowanych przepisów prawa o sądownictwie. I mówił również o tym, że podzielono się tą obserwacją z Polską w kontekście realizacji Krajowego Planu Odbudowy, zarazem zaznaczając, że to nie jest formalna ocena zgodności z kamieniami milowymi, ponieważ nie jesteśmy na tym etapie procedury. To jest taka ciekawa wypowiedź. To nie jest etap oceniania, ale jednocześnie podzieliliśmy się jakąś uwagą, czy też oceną dotyczącą właśnie tej ustawy. To jak to czytać? Tomasz Truskawa. To jest sytuacja taka, że Komisja Europejska jest troszeczkę tak między młotem w postaci Parlamentu Europejskiego i jego radykalnych członków, a kowadłem w postaci polskiego rządu. I te wypowiedzi, jak pani Jourovej, pamiętajmy, że z nadania bardzo niechętnego Polsce rządu Andrzeja Babisza, jak i późniejsze, takie trochę zdementowanie tej wypowiedzi przez rzecznika komisji, ale który z drugiej strony mówi, że jednak tak nie do końca idzie się w kierunku, którym my byśmy widzieli, to wszystko świadczy o tym, że to jest jeszcze etap takiego siłowania się. Etap próby ze strony urzędników europejskich wchodzenia na głowę państwom narodowym i takiego sprawdzenia bowiem, na co Polska sobie pozwoli. Myślę, że dzisiejsza wypowiedź premiera, jak i parę innych wcześniejszych działań i wypowiedzi świadczą o tym, że rząd polski, przynajmniej ten rząd, będzie stał twardo na takim stanowisku rygorystycznego przestrzegania niepodległości i suwerenności państwa polskiego. Tym niemniej tego typu wypowiedzi będą się pojawiały. Będzie ta próba wchodzenia na głowę polskiemu rządowi podejmowana, a że polska opozycja będzie tym działaniem przeklaskiwała, cały czas to robi, dlaczego nie miałaby tego robić w przyszłości,
zwłaszcza, że nic innego zaproponowania nie ma. Jeśli chodzi o kwestię tego, co Tomasz Truskawa nazywa próbami wchodzenia Polsce na głowę, to pytanie, jakie powinny być reakcje polskich władz, jeśli chodzi o tę wypowiedź Wery Jurowej. Pytam o reakcję w kontekście zagranicznym, bo owszem, pojawiły się rozmaite komentarze, jeśli chodzi o kwestię krajową, że to jest zbyt wcześnie, że to jest nieoficjalne stanowisko pani Jurowej, czy też raczej prywatne, nie nieoficjalne stanowisko pani Jurowej i nie jesteśmy na tym etapie procedury. Natomiast jeśli chodzi o dyskusję z Komisją Europejską. Czy to jest już moment, w którym Polska powinna się jakoś do tej wypowiedzi odnieść? Czy skoro nie było to oficjalne stanowisko, po prostu na nie nie reagować? Piotr Kusznieruk. Myślę, że nie reagować. Te stanowisko, tak jak państwo wspomnieli i pani redaktor i pan redaktor później, zostało złagodzone w jakiś sposób przez rzecznika. To nie są prawnicy, to nie są osoby decyzyjne i nie są to organy decyzyjne w tym zakresie, więc moim zdaniem reagowanie byłoby jak gdyby przedwczesne. Po co wchodzić w dyskusję z osobami, które mają, no pani Jurowa być może ma jakiś tam wpływ na decyzję, natomiast jest to decyzja kolegialna i to znacznie szersza, więc nie wiem. Myślę, że ja bym na miejscu rządu nie wchodził w dyskusję, jedynie zwrócił uwagę na to, że takie wypowiedzi były, natomiast no, moim zdaniem to nie jest bardzo istotne stwierdzenie. To znaczy czekamy na konkretne uchwały i konkretne decyzje, które będą wiążące. Tak? I moim zdaniem tak powinniśmy reagować jako państwo. Nie reagować na prywatne poglądy poszczególnych komisarzy, mówi Piotr Kusznieruk. Nie reagować, czy jednak reagować, Tomasz Truskawa? Myślę, że oficjalnie reagować nie należy. Natomiast ponieważ Unia jest strukturą o bardzo nieprzejrzystym sposobie podejmowania decyzji, to wszelkiego rodzaju działania lobbystyczne, nieoficjalne, jakieś próby wywierania nacisku, prezentowania polskiej opinii taką drogą trochę nieoficjalną, powinny być podejmowane i mam nadzieję, że podejmowane będą. Dlatego, że oczekiwanie na decyzje takie oficjalne to byłby czas zmarnowany. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że działać trzeba znacznie wcześniej, wtedy, kiedy jeszcze te decyzje podejmowane są w korytarzach europejskich urzędników. Jeśli chodzi o te zapowiedzi, bo mówią panowie, żeby na nie nie reagować, skoro to jest prywatny pogląd Wery Jurowej. Natomiast przyjmijmy na chwilę czarny scenariusz, który miejmy nadzieję, że się nie ziści. To znaczy, że się okaże, że ten pogląd Wery Jurowej zyskałby jakiś szerszy poklask w Komisji Europejskiej. Innymi słowy, że jakieś jeszcze komplikacje przy okazji Krajowego Planu Odbudowy by się pojawiły. Że ktoś by stwierdził, że jednak ten gest dobrej woli ze strony Polski, czyli właśnie nowelizacja wspomnianej ustawy nie wystarczy i że Komisja Europejska chce czegoś jeszcze. Gdyby do takiego scenariusza doszło, to jak powinno się zachowywać państwo polskie, polscy rządzący? Siadać do kolejnych negocjacji w tym momencie? Czy może utwardzić swoje stanowisko? Zacznijmy może tym razem od Tomasza Truskawy. Myślę, że siadać do negocjacji jak najbardziej, dlatego że Unia jest jednak organem czy ciałem, w którym decyzje się ucierają. Tym niemniej powinno to stanowisko uwzględniać takie sztywne działania, jak chociażby weto wobec programu FIT 55, czy wobec innych istotnych decyzji unijnych, żeby to weto wisiało w powietrzu, żeby ta pozycja Polski nie była pozycją skruszonego petenta, który we włosienicy głowę posypawszy popiołem przychodzi do brukselskiego stołu. Jeżeli chodzi o kwestię negocjacji, Piotr Kusznieruk w takim momencie widziałby potrzebę podejmowania negocjacji, czy może odwoływania się jednak do przepisów prawa, jak panowie to widzą?
To znaczy, przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się na samym początku, jak daleko jest rozwiązanie zaprezentowane przez Polskę od rzeczywistych oczekiwań. Jeżeli ono jest blisko, no to najłatwiejsze załatwienie tej sprawy jest w drodze negocjacji. Nie sądzę, żeby te wątki były w dalekiej Ale przepraszam, panie redaktorze, to rozwiązanie, które zostało przyjęte, nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która, jak się wydawało, po wizycie Ursuli von der Leyen w Polsce jest rozwiązaniem wystarczającym, to my się teraz jednak zastanawiamy, czy ono jest wystarczające, czy nie? To znaczy, ja się nie zastanawiam. No, wydaje mi się, że jest. Natomiast tak jak powiedziałem, na podstawie prywatnej wypowiedzi jednej z komisarzy, no, nie można, że tak powiem, podejmować decyzji. No, Komisja Europejska w tej sprawie będzie podejmowała decyzję. Składa się z bardzo dużej ilości członków. Pani Jurowa reprezentuje niewielką część głosu w tym zakresie, czy niewielką część decyzyjną w tym zakresie i bym raczej się skupił na tym. Poza tym rozumiem, że nasz materiał trafi przed podjęciem decyzji do głębokiej analizy i myślę, że te wątpliwości się po prostu w tym zakresie rozwieją. Widać, że pani Jurowa się trochę zagalopowała ze swoją zdecydowaną wypowiedzią, no bo wypowiedź rzecznika była wypowiedzią łagodzącą. Nie spodziewałbym się, żeby rzecznik natychmiast zaprzeczył pani Jurowie, bo on jest od łagodzenia i od budowania wizerunku, ale widać, że po prostu pani Jurowa poszła za daleko i na razie bym się za mocno tym nie przejmował. Wiecie panowie, mnie tylko jedna rzecz zastanawia, bo temat pieniędzy z KPO i ich wstrzymywania w pewnym momencie przez Komisję Europejską w kontekście Polski pojawia się w mediach, w dyskusjach publicystów i polityków już od wielu, wielu tygodni i właściwie mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z dwoma porządkami, no bo są tacy publicyści, którzy... Chociażby Marek Król, który wielokrotnie na naszej antenie mówił, że w jego ocenie w ogóle sam fakt tego, że się oczekuje od Polski, że ona będzie coś robiła ze swoim wymiarem sprawiedliwości pod kątem kamieni milowych, nie ma umocowań prawnych, no bo traktat lizboński stanowi, że jeśli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, to jest kompetencja państw członkowskich. Następnie mamy taką sytuację, że Polska wykonuje ten gest dobrej woli i nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym. Teraz się pojawiają wątpliwości Wery Jurowej. I jedno pytanie. Jeśli chodzi o te wszystkie wątpliwości, czy to Komisji Europejskiej, czy właśnie jakichś innych organów, czy nawet poszczególnych komisarzy, gdzie w tym momencie jest instancja prawna, do której mogłaby się odwoływać Polska, do której mogłaby się odwoływać Komisja Europejska? Innymi słowy, jeżeli okaże się, że jakieś wątpliwości są zdaniem Komisji Europejskiej, a nie prywatną opinią jednego z komisarzy, to kto to będzie rozstrzygał i w oparciu o jakie dokumenty? Tomasz Truskawa. Kiedyś były jeszcze sądy w Berlinie. Dzisiaj już ich niestety nie ma. I problem polega na tym, że instytucje tak zwane sądowe unijne stały się narzędziem uprawiania polityki. Zatem odwoływanie się do tych instytucji jest troszeczkę jak gdyby odwoływaniem się do organu, który taką decyzję wydał, czy też za plecami takiego organu stoi. Tutaj trudno oczekiwać jakiegoś racjonalnego działania ze strony sądów europejskich. Zatem albo należałoby zreformować sądownictwo to unijne, bowiem powinno być ono rzeczywiście niezależne, a nie być wypadkową działań politycznych. Albo powołać, nie wiem, może jakiś zupełnie nowy sąd. No śmieję się tutaj troszeczkę, bo nie za bardzo wiem, do kogo można by się było odwołać. Instytucja Parlamentu Europejskiego jest instytucją dekoracyjną. Inne instytucje unijne są instytucjami administracyjnymi, a instytucje tak zwane sądowe stały się narzędziem politycznym. Trudno jest mi znaleźć racjonalną, dobrą odpowiedź. Myślę, że bez generalnych zmian w funkcjonowaniu Unii nic się w tej materii nie zmieni.
Czy Piotr Kusznieruk widzi takie ciało, taki organ, który gdyby jakieś kolejne wątpliwości się pojawiły, byłby tutaj rozstrzygający? No bo to jest pewnego rodzaju problem. Przecież Komisja Europejska to jest instytucja, do której delegowani są przedstawiciele poszczególnych państw członkowskich także, tak? Więc jak w tym momencie rozstrzygać takie spory? Ja powiem w ten sposób, no, nie można a priori powiedzieć, że sądy europejskie orzekają na niekorzyść Polski. No, zajmowałem się redakcyjnie sprawą związaną z podatkiem od sprzedaży detalicznej, gdzie od decyzji Komisji Europejskiej Polska w 2019 roku odwołała się do Sądu Europejskiego i orzeczenie dla nas było korzystne i uznała, że odwołanie było prawidłowe, więc... Nie wiem, czy należy na przykład w ten sposób uznawać. No są orzeczenia, które są dla nas korzystne, są orzeczenia, które dla nas są niekorzystne. W jednych sprawach się w sądzie wygrywa, w drugich nie. Tutaj przed wyrokiem i przed tam orzeczeniem i tym wszystkim, co się dzieje, no trudno mi powiedzieć. Mieliśmy sytuacje, w których wygrywaliśmy przed sądami europejskimi. Mamy przypadki, gdzie przegrywamy, więc nie mogę a priori powiedzieć, że te sądy orzekają tylko i wyłącznie na rzecz Komisji Europejskiej. Rozumiem, że to było ad vocem do Tomasza Truskawy. Tak, podatek, o którym mówiliśmy, był korzystny dla Polski, bardzo niekorzystny, że tak powiem, dla Niemiec, dlatego że powodował, że niektóre artykuły, czy znaczna część artykułów u nas była korzystniej sprzedawana. W związku z tym, jeśli chodzi o te sprawy finansowe, to tak się odbywało. No, ta sprawa jest trochę inna. Nie mogę w tej sprawie powiedzieć, bo my takich przypadków po prostu nie mieliśmy, więc ja nie mogę jednoznacznie określić, czy orzeczenie będzie dla nas korzystne, czy nie. No, wydaje się, że Polska dokonuje zmian w przepisach prawnych w kierunku, który jest kierunkiem właściwym. Jeżeli rząd polski zdecyduje się to zaskarżyć, no to jest instancja sądowa, która nie podejmowała decyzji zgodnie z orzeczeniami samej Komisji Europejskiej, tylko sąd nakazał inne rozwiązania. Nie badałem statystyk, jak często sądy europejskie oddalają skargi, czy wnioski, czy orzeczenia Komisji Europejskiej. Pewnie po dzisiejszym programie to sprawdzę i zobaczę, jak tam wygląda ta statystyka. Miejmy nadzieję, że w ogóle okaże się, że to jest tylko jedna wypowiedź i prywatna opinia Wery Jurowej, a nie zapowiedź jakichś komplikacji na tej drodze. Panowie, jeśli chodzi o ten temat, z całą pewnością on także odbije się, już się odbija echem, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną i te wewnętrzne gry polityczne. Porozmawiajmy wobec tego krótko o tym, co w polityce, jeśli chodzi o kwestie krajowe. Z jednej strony mamy ciąg dalszy objazdu prezesa PiS i polityków Zjednoczonej Prawicy po kraju. Z drugiej strony jutro konwencja Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Jak te wszystkie wydarzenia czytać? Czy to jest jakiś taki moment mobilizacji? Przed czym mobilizacji? No bo do wyborów i do kampanii wyborczej przecież jeszcze trochę czasu jest. I tym razem zaczniemy od Piotra Kusznieruka. Myślę, że kampania wyborcza będzie długa i wyczerpująca i myślę, że to jest początek kampanii wyborczej. Politycy starają się wykorzystać okres wakacyjny na to, żeby skorzystać z możliwości kontaktu z wyborcami i, że tak powiem, żeby ten sezon ogórkowy, który przez pewien czas funkcjonował, nie był już jak gdyby tak aktywny i to jest takie rozpoczęcie moim zdaniem kampanii. Od września kampania zacznie się moim zdaniem już regularnie, jeśli chodzi o to, co się dzieje, ponieważ zazwyczaj na rok przed kampanią no, ona się zaczyna dosyć wyraźnie. Więc myślę, że teraz zaczęła się nieco wcześniej.
może nie będzie z taką intensywnością, jak to zwykle bywa, ale będą się pojawiały sygnały, takie jak spotkania z wyborcami, konwencje polityczne. Chodzi o mobilizację elektoratu i doprowadzenie do tego, żeby zwiększyć poparcie dla poszczególnych formacji politycznych. Piotr Kusznieruk mówi, że mamy okres prekampanijny, chociaż coś takiego jak prekampania w ogóle chyba raczej nie istnieje, no ale tak się mówi. Pytanie, ile z tych tematów, które teraz poruszamy, tematów związanych z właśnie czy to inflacją, czy sytuacją geopolityczną, to będą tematy, które się utrzymają do kampanii wyborczej, tej już właściwej. Tomasz Truskawa. No wobec dynamiki wydarzeń na świecie i w kraju to trudno tak jednoznacznie przewidzieć, ale patrząc na taką chociażby kilkumiesięczną tendencję, no to wiadomo, że kwestia inflacji i jej zwalczania, tudzież osłabiania jej efektów będzie na pewno tematem wiodącym kampanii. Sprawa relacji pomiędzy Polską a Unią będzie jednym z tematów wiodących. Kwestia wojny na Ukrainie i wszystkiego, co się z tym wiąże, czyli relacji na linii Europa-Rosja, relacji Polska-Rosja, tudzież wzmacniania polskiego potencjału obronnego, będzie jednym z wiodących tematów kampanii. I jak się wydaje, sądząc po ostatnich działaniach Donalda Tuska, będzie próba wrzucenia jakiegoś, ja to nazwę, wątku światopoglądowego, czyli stosunku państwa Kościół, kwestia aborcji, bo te tematy są przez Platformę, a konkretnie przez Donalda Tuska ostatnio podejmowane. Myślę, że z rozmaitych powodów, tak z powodów wewnątrzopozycyjnych, jak i z powodu takiej próby przebicia się przez klany sufit, przez który Donald Tusk mimo roku od powrotu nie jest w stanie się przebić. Tylko takie tematy wymagały chyba też do określenia się Koalicji Obywatelskiej, która sama podkreśla, że jest formacją szeroką, jeśli chodzi o stanowisko w tych sprawach. Innymi słowy, ależ przypisać się bardziej do PSL-u albo bardziej do Lewicy, czy im się to opłaca? Piotr, Tomasz Truskawa. Rano jest za, po południu przeciw. Rano jest antyklerykalna, wieczorem jest kościelna. Więc tutaj żadne dookreślenie się nie jest chyba konieczne. Mówię to z takim lekkim przymrużeniem oka. Pytanie do Piotra Kusznieruka wobec tego, jeśli chodzi o tę kwestię. Czy jeżeli, tak jak Tomasz Truskawa mówi, Koalicja Obywatelska chciałaby wyciągać na agendę tematy światopoglądowe, to pytanie, czy musi się w nich dookreślać, czy jednak nie, panie redaktorze? Ja powiem w ten sposób. No, Donald Tusk ma spory elektorat negatywny. Większy elektorat negatywny ma Donald Tusk niż sama Koalicja Obywatelska. Więc on jest w jak gdyby niezręcznej sytuacji. Tutaj ma jak gdyby podstawowy problem polegający na rozszerzaniu tych, tematyki, którą by się posługiwał. 64% elektoratu negatywnego stawia na to, że w stosunku do pana Donalda Tuska powoduje, że on musi poruszać jakieś rozszerzone czy kontrowersyjne tematy. I chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik, ponieważ Platforma Obywatelska uzyskuje dodatkowe punkty w sondażach tylko dlatego, że jest największą partią opozycyjną. Część Polaków, która uważa, że nie zgadza się z rządami Prawa i Sprawiedliwości czy rządami koalicji związanej z Prawem i Sprawiedliwością, podejmuje decyzję, że będzie głosowało na opozycję. Głosując na opozycję, jak się ktoś nie za bardzo wgłębia w programy partii opozycyjnych, czy mówimy o Polska 2050, czy mówimy o Lewicy, czy mówimy o Koalicji Obywatelskiej, to oczywiście pierwsza, największa partia opozycyjna uzyskuje najwięcej tych głosów. Jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja dla Koalicji Obywatelskiej, że ona by spadła na drugą pozycję, to przestałaby
dzierżyć tą palmę pierwszeństwa i wtedy by się mocniej to wszystko posypało, ponieważ lider ma bardzo negatywny, a może by się w ogóle podzieliła na części składowe. Ale tego wątku już dziś nie pociągniemy. Zbliża się serwis informacyjny, który już teraz... Piotr Kusznieruk, Trybuna Info, Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Wracamy do rozmowy za chwilę. Polskie Radio 24, jest 18.30, czas na informacje. Ewa Worobiec, zapraszam. Przez Polskę przechodzi silny front atmosferyczny, podczas gdy większość kraju wciąż skąpana jest w tropikalnych upałach, mocno przekraczających 30 stopni. Pomorze Zachodnie ma za sobą silną burzę, połączoną z bardzo intensywnymi opadami deszczu i wichurą. Szczecin boryka się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Niektóre ulice centrum miasta są zalane. Do 17 Straż Pożarna w województwie zachodniopomorskim interweniowała ponad 300 razy. Częściowo zalany został szpital przy ulicy Unii Lubelskiej. Ewakuowano prawie 1000 osób, które uczestniczą w łącznie 14 obozach harcerskich. Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii nie zostanie zamknięte. Informację przekazał minister kultury. Zmieni się siedziba placówki. Muzeum zostanie przeniesione do zakupionego przez państwo polskie kompleksu Schwanen, wyjaśnił Piotr Gliński. Muzeum Polskie w Rapperswilu uratowane. Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap. W historycznym miejscu, bo w tym miejscu, w tym kompleksie Schwanen, to jest kompleks 150 metrów od zamku i w tym miejscu historycznym podpisano kiedyś akt założenia Polskiego Muzeum w Rapperswilu, a było to w roku 1870. Czyli wracamy do korzeni, do kolebki i Muzeum Polskie w Rapperswilu znajduje tutaj drugi dom, a może pierwszy dom na nowo. W tym samym miejscu ma powstać szwajcarski oddział Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. Muzeum Polskie w Rapperswilu zawiera dużą liczbę artefaktów związanych z życiem polskiej emigracji w zachodniej Europie z XIX i XX wieku. Na autostradzie A2 policja kontroluje ruch samochodowy zarówno z ziemi, jak i z powietrza. W ramach akcji o nazwie Podniebny Patrol szczególną uwagę zwracają na kierujących ciężarówkami, którzy łamią zakaz wyprzedzania. Wyjaśnia Marzanna Boratyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jesteśmy tak naprawdę na głównym ciągu pomiędzy wschodem a zachodem Polski. Mamy tutaj do czynienia z wieloma również obcokrajowcami, którzy podróżują tą trasą. To jest zawsze bardzo duży ruch. Przy czym na tym odcinku pomiędzy Łodzią a Warszawą obowiązuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Policjanci z grupy SPID pracują tutaj w dużej ilości. Podrywamy dzisiaj do tych działań śmigłowiec policyjny i nad autostradą również pracuje dron. W akcji uczestniczą funkcjonariusze zarówno z Komendy Wojewódzkiej, jak i Miejskiej Policji w Łodzi, a także policjanci z komend powiatowych. Polskie Radio 24 od dziś jest dostępne analogowo dla mieszkańców północnego Mazowsza. W Przesnyszu uruchomiono emisję naszej stacji na częstotliwości 96,8 MHz. W zasięgu nadawania znajdują się okoliczne miejscowości i gminy oraz ich najbliższe okolice. Obecnie w sieci UKF FM Polskiego Radia 24 znajduje się 76 stacji nadawczych. Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że nasza stacja dociera do ponad 15 milionów Polaków, a swoim zasięgiem obejmuje prawie 21,5% terytorium kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 18.34. Debata dnia. Witam Państwa ponownie, Magdalena Złotnicka. Jeżeli dopiero teraz dołączyli Państwo do nas, to przypominam, że naszymi gośćmi są Tomasz Truskawa ze Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Piotr Kusznieruk z Trybuny Info. Panów również witam raz jeszcze na naszej antenie. Panowie, mówiliśmy o sprawach związanych z Unią Europejską, mówiliśmy o polityce krajowej. Porozmawiajmy o sytuacji Ukrainy w kontekście szczytu NATO w Madrycie, który skończył się dopiero co, znaczy wczoraj. Jeśli chodzi o ustalenia, które zapadły, co one oznaczają dla Ukrainy? Tak bardzo krótko, Tomasz Truskawa. Dla samej Ukrainy to po pierwsze oznacza przedłużenie skutecznego wsparcia w zakresie broni i amunicji, bo te deklaracje bardzo jasno padły. Myślę, że nie należy spodziewać się
na przykład zwiększenia dostaw ze strony Niemiec, ale pozostałe państwa natowskie w sposób jednoznaczny tej pomocy udzielać będą, a skoro będą udzielać, to znacząco wzmacniają możliwości obronne i skuteczność przeciwdziałania ze strony sił ukraińskich. Z drugiej strony pokazuje to dla samej Ukrainy, może mniej, ale dla całej Europy, ta zmiana w zakresie członkostwa w NATO, czyli dojście Szwecji i Finlandii, pokazuje, że deklarowane na początku wojny cele Putina nie zostały zrealizowane. Jest to pewien cios w administrację kremlowską, który pośrednio wzmacnia Ukrainę. I wreszcie jest kwestia możliwości sprawnego wypracowania jednolitego stanowiska, bo chociażby dotychczasowy opór Turcji, który choć nie ustał zupełnie, to został osłabiony i udało się NATO w sposób istotny wzmocnić. To wszystko plus kilka innych wydarzeń tak międzynarodowych, jak i tutaj na terenie samej Ukrainy pokazuje, że skuteczność ukraińskiego oporu dalej jest niezwykle silna i rodzi nadzieję na pozytywne dla Ukrainy zakończenie tej wojny. Biorąc pod uwagę, że NATO postanowiło definiować Rosję jako bezpośrednie zagrożenie, a nie jak było do tej pory, jako partnera strategicznego, Ukraina ma się z czego cieszyć? Redaktor Kusznieruk. Ma się czegoś, z czego cieszyć, ponieważ generalnie przeciwnicy NATO zostali w sposób jednoznaczny zdefiniowani. Po pierwsze, zostaną na pewno zmniejszone kontakty militarne i uczestnictwo Rosji w niektórych przedsięwzięciach, które kiedyś wspólnie z NATO były realizowane. Sprawy związane z obserwacją terenu, to co jakoś było na zasadzie takich otwartych drzwi. Teraz wyraźnie zostało zdefiniowane, że jest to po prostu państwo przeciwnik, jeśli chodzi o sprawy militarne stanowiące zagrożenie, że tak powiem, dla bezpieczeństwa innych obszarów państwowych. To jest bardzo jasna i bardzo prosta deklaracja, bo dotąd po zakończeniu okresu zimnej wojny nie było to tak jasno zdefiniowane i tak jasno wyartykułowane. NATO się zintegrowało, bo podjęło decyzję o przyłączeniu dwóch istotnych państw, które znajdują się w naszym pobliżu, więc ten szczyt na tym szczycie najwięcej skorzystała Polska. Ukraina niestety nie skorzystała na tym za dużo, chociaż moim zdaniem związanie się silniejsze państw natowskich umożliwi Ukrainie lepsze, łatwiejsze dostawy sprzętu wojskowego. Natomiast na Ukrainie, jeśli chodzi o te postępy wojskowe, dzieje się na razie nie najlepiej. Wojna z pozycyjnej, wojna przechodzi na wojnę pozycyjną wyczerpującą z lekką przewagą na rzecz Rosjan, bo Ukraina traci terytorialnie nie na tym okresie. Natomiast miejmy nadzieję, że większa integracja państw NATO pozwoli na możliwość wyasygnowania większej ilości sprzętu, jeśli chodzi o wsparcie armii ukraińskiej. Ogromną pomoc zapowiedziała także Wielka Brytania. Panowie, skoro mówimy o Ukrainie, chciałabym zapytać panów o wypowiedź ambasadora Ukrainy w Niemczech, Andrija Milnika, który rozmawiając z jednym z niemieckich dziennikarzy stwierdził między innymi, że Ukraińcy byli prześladowani w II Rzeczpospolitej i Polska była dla nich takim samym wrogiem jak nazistowskie Niemcy i ZSRR. I mówił, między innymi takie stwierdzenia padały, mówił także o tym, że jeśli chodzi o Banderę, to nie był on masowym mordercą Polaków i Żydów. Mamy już reakcję Kijowa, jeśli chodzi o oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, które pojawiło się w czwartek wieczorem, to można w nim przeczytać, że opinia, którą ambasador Ukrainy w Niemczech wyraził w wywiadzie z niemieckim dziennikarzem, jest jego własną i nie
nie odzwierciedla stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Także polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau poinformował na Twitterze o tym, że odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy w związku z fałszującymi historię wypowiedziami ambasadora Ukrainy w Niemczech i podziękował za szybką publiczną interwencję w tej sprawie. Komentarze? Tomasz Truskawa. Myślę, że w normalnych czasach ten pan powinien przestać pełnić jakąkolwiek funkcję w dyplomacji, ale czasy nie są normalne i takie żądanie, na przykład dymisji ambasadora zgłoszone przez rząd polski, mogłoby tylko niepotrzebnie jątrzyć w stosunkach polsko-ukraińskich, które są przecież doskonałe. I tego typu wypowiedzi, już abstrahuję od niepraw i półpraw historycznych, które ta wypowiedź zawierała, tego typu wypowiedzi tych stosunków popsuć nie mogą, a przynajmniej nie powinny. Wydaje się, że jasna deklaracja władz Ukrainy, jasne stanowisko Polski w tej sprawie powinny temat na dziś zakończyć. Ale to z kolei pokazuje z drugiej strony, jak wiele jeszcze jest zadrażnień i problemów w takiej polityce historycznej pomiędzy Polską a Ukrainą. I te tematy z pewnością po zakończeniu wojny powrócą do publicznej debaty. Mamy, jak mówiłam, bardzo szybką reakcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jeśli chodzi o całą sytuację, to będzie pewnego rodzaju po prostu incydent, który się zdarzył i wypowiedzi, które padły ze strony ambasadora, po czym nastąpiło szybkie odcięcie się od nich właśnie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy? Czy to będzie jednak zdarzenie, które będzie w pewnym sensie rozgrywane w przestrzeni publicznej? No, rozgrywane przez Rosję albo osoby jej sprzyjające, zapytam wprost redaktora Kusznieruka. To znaczy tak, powiem w ten sposób, że oczywiście wypowiedź jest kompletnie karygodna, bo polityka w stosunku do mniejszości ukraińskiej II Rzeczpospolitej nie była najlepsza, ale na pewno nie kończyła się mordowaniem Ukraińców, więc nie można, że tak powiem, przeciwstawiać powiedzmy zaniedbaniom związanym z podejściem do mniejszości masowych mordów na Wołyniu, bo to w ogóle nie ta sama skala jest, o której mówimy. Tak? W związku z tym po prostu pan ambasador w sposób dziwny relatywizuje te rzeczy, bo to jest nieporównywalne. Natomiast to, że to będzie rozgrywane, to, że jest jakaś grupa Ukraińców, którzy, że tak powiem, będą przekazywali taką informację, budując swoją tożsamość, może narodową, polityczną, to się w jakiś tam sposób będzie pojawiało. Natomiast no, to są zdarzenia absolutnie nieadekwatne. To znaczy w wyniku słabej polityki w stosunku do mniejszości narodowej rządu II Rzeczpospolitej nie może być przeciwstawiany mord na Wołyniu, bo to po prostu jest kompletne nieporozumienie. I tutaj bardzo dobrze, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało bardzo szybko i bardzo skuteczną informację. Mam nadzieję, że to po prostu wyjaśni ten problem. My powinniśmy, jeżeli sytuacja na Ukrainie się uspokoi i chcielibyśmy znaleźć i chcielibyśmy normalnie funkcjonować jako państwa bardzo sobie bliskie, sprawę związaną z Wołyniem przepracować, wyjaśnić wszystkim stronom i to pokazać, co było, i po prostu zamknąć tą sprawę, bo czym więcej będzie na ten temat szło informacji, tym mniej będzie niedomówień i tym mniej będzie chorych wypowiedzi polityków. No, jeżeli mówimy o relacjach polsko-ukraińskich, to ja tylko przypomnę postać Józefa Łobodowskiego, który przecież był rzecznikiem pojednania polsko-ukraińskiego i dobrych stosunków polsko-ukraińskich także w dwudziestoleciu, tłumaczył zresztą poezję Tarasa Szewczenki, ale to tak na marginesie. Panowie, natomiast powstaje pytanie wobec tego, bo mówicie panowie obaj o tym, że jeśli chodzi o kwestie związane z przeszłością i z historią, to jak na ten temat rozmawiać? Jeśli chodzi o zaszłości historyczne między Polakami a Ukraińcami, one były. Jednocześnie jesteśmy w takim momencie dziejowym, w którym i geopolityka, i historia
wskazują na to, że relacje polsko-ukraińskie powinny być jak najlepsze, są zresztą dobre, ponieważ jest to korzystne dla obu tych narodów. Więc jak prowadzić takie rozmowy, żeby właśnie nie pojawiały się też próby grania na historycznej karcie? Tomasz Truskawa. Myślę, że nie będę tutaj oryginalny, ale te rozmowy o naszej przeszłości przede wszystkim powinny być szczere, ale z drugiej strony należy mieć w pamięci, wiedzieć, że nie uzgodnimy wspólnego stanowiska, że kwestie ocen będą ocenami różnymi i trzeba się po prostu z tym pogodzić. Można wobec tych ocen polemizować, można dyskutować nad ocenami rozmaitych wydarzeń, zjawisk, ale trudno oczekiwać i trzeba to jasno powiedzieć, trudno oczekiwać wspólnego stanowiska na przykład wobec rzezi wołyńskiej czy wobec zabójstwa ministra Pierackiego. Tutaj każda z narodowości, każda z frakcji politycznych w poszczególnych narodach występujących będzie miała swoją ocenę tych wydarzeń i trzeba przyjąć do wiadomości ten fakt, że te oceny będą różne. Trzeba po prostu umieć rozmawiać, a nie negować prawo drugiej strony do zajęcia swojego stanowiska. To samo pytanie do redaktora Kusznieruka. Jak rozmawiać o historii, żeby nie dać rosyjskiej propagandzie, czy rosyjskim trollom, też mówiąc wprost, pola do rozgrywania między sobą Polaków i Ukraińców? To znaczy, ja powiem tak, no, teoria bliskiej współpracy, bliskiej współpracy Polski i Ukrainy pojawiła się już w wizjach politycznych marszałka Piłsudskiego, który zdawał sobie sprawę, że tego typu koalicja plus jeszcze być może rozszerzona o inne kraje będzie stanowiła bardzo dużą przeciwwagę dla Rosji. I w zasadzie tego typu porozumienie gospodarcze, jakieś wojskowe czy współpraca między państwami będzie rozbijana przez Rosję, dlatego że to stanowi znaczącą przeciwwagę dla imperialistycznej polityki jak gdyby rosyjskiej. Niektóre akcje być może są po prostu napędzane przez rosyjskich troli czy przez Rosję, dlatego że Rosjanie sobie dokładnie zdają sprawę z tego, że połączenie populacji, ja nie mówię o państwowości, tylko współpracy w konflikcie zbrojnym czy czymkolwiek 38-milionowego państwa i 48-milionowego państwa, które ma wspólną historię, wspólne podejście do wielu spraw i tak naprawdę wspólne umiejętności militarne, będzie stanowiło dla nich duże zagrożenie. To zawsze będzie stanowiło chęć rozdzielenia i chęć separacji tych poszczególnych państw, żebyśmy się nie dogadali zbyt dobrze. I tutaj my na to musimy po prostu zwracać uwagę, musimy sobie zdawać sprawę, że tak po prostu będzie i dlatego czym jaśniejsza ta historia będzie i czym bardziej będziemy do tego podchodzić pozytywnie, tym dla nas będzie po prostu lepiej. I to jest jakaś tam szansa na przyszłość. Dodatkowym czynnikiem, który będzie pewnie łagodził tą sytuację, jest fakt, że w stosunku do rzezi wołyńskiej upływa dużo czasu i po prostu czas zabliźnia ranny. Być może spojrzenie Polaków na sytuację związaną, że Ukraińcy mordowali Polaków na Wołyniu w latach 40. po tym, co obecnie przechodzi Ukraina z Rosjanami, no w jakiś tam sposób się zmieni i złagodzi. Po prostu trzeba mądrze do tego podchodzić, tak? Trzeba rozmawiać, trzeba wyjaśniać. No takie postacie jak ambasador Ukrainy w Berlinie, no źle robi dla tego wszystkiego i po prostu psuje dobrą sytuację. Cieszymy się wobec tego, że była tak szybka reakcja ukraińskiego MSZ-u. Panowie, zostawmy już tematy związane z historią. Porozmawiajmy o gospodarce. Dziś dwie informacje. Pierwsza jest taka, że od dziś wchodzi obniżka stawki PIT, jeśli chodzi o ten najniższy pułap z 17 do 12%. I to dotyczy wszystkich osób pracujących na etacie, a także tych
tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się w systemie skalowym, w systemie skali, według skali, tak to powinnam precyzyjnie powiedzieć. A druga informacja to jest informacja dotycząca inflacji, która po raz kolejny podskoczyła, jeśli chodzi o dane Głównego Urzędu Statystycznego. I pytanie, co z tą inflacją? Na ile te działania rządu, które mają właśnie sprawić, żeby więcej pieniędzy zostało w portfelach obywateli, okażą się skuteczne? I zacznijmy od Tomasza Truskawy. Myślę, że należało się spodziewać wyższego wskaźnika inflacji niż w zeszłym miesiącu. 15,6% w ujęciu rok do roku, jak wynika z dzisiejszych informacji Głównego Urzędu Statystycznego. W zeszłym miesiącu było 13,9. Pamiętajmy, że bodajże jeszcze w marcu prezes Glapiński mówił, że inflacja będzie niewątpliwie rosła do sierpnia, września, a jej skuteczne zwalczanie będzie możliwe w zasadzie dopiero na przełomie roku. Zatem nie jest to zjawisko zaskakujące. Natomiast dla mnie osobiście bardziej istotne jest to, czy rząd podejmie działania osłonowe, jakie te działania będą. No przecież rząd te działania już podejmuje, chociażby tarcza antyinflacyjna. Tak, ale jeżeli ta inflacja będzie rosła dalej, to czy te działania będą przedłużane, czy będą podejmowane nowe? Myślę, że dużym wyzwaniem dla rządu będzie jednak kwestia kredytów mieszkaniowych, bo to jest, no mieszkanie jest takim podstawowym dobrem człowieka i brak możliwości jego pozyskania, czy też jego utrata niewątpliwie wpłynie na nastroje społeczne. I tutaj wobec banków jakieś działania państwo będzie musiało podjąć. Już podejmuje. Moim zdaniem to jeszcze nie są właściwe działania. Skuteczniejsze działania to byłyby takie, które spowodowałyby ograniczenie dopływu pieniędzy na rynek, a jednocześnie nie powodowałyby aż takiego wzrostu obciążeń dla obywateli. No chociażby kwestia podniesienia rezerw obowiązkowych i tego typu działania. Jeżeli chodzi o inflację, to jest jeszcze pytanie, czy uda się skutecznie zahamować wzrost cen nośników energii, bo to jest rzecz, która no, w sposób taki elementarny wpływa na wzrost pozostałych cen. Tutaj rozmaitego rodzaju działania rządu już podejmowane dają pewną nadzieję, że uda się to osłabić, ale jaki będzie rezultat, jakie będą efekty, zwłaszcza biorąc pod uwagę niestabilną sytuację na świecie, bo to przecież nie tylko o wojnę na Ukrainie chodzi, ale to również jest chociażby kwestia możliwości eksportu ropy przez Iran czy przez Wenezuelę i tego typu inne sytuacje. Trudno to jednoznacznie przewidzieć. Natomiast od tego niewątpliwie zależy rezultat przyszłych wyborów w Polsce. Zapytam wobec tego redaktora Kusznieruka o to, czy on ma jakieś cudowne remedium na problem inflacyjny. Tylko jeśli chodzi o odpowiedź, chciałabym, żeby pan wziął pod uwagę jedną rzecz. No bo wielu ekonomistów wskazuje w tym momencie, że wszelkie działania osłonowe mają też tę cechę, że sprawiają, że wychodzenie z inflacji może być dłuższe. I w tym momencie pojawia się problem. No bo trudno wyobrazić sobie, żeby państwo polskie zostawiło te osoby, które są gorzej sytuowane, bez pomocy, po prostu ponieważ no zwyczajnie te osoby by nie przetrwały. Z drugiej strony pytanie właśnie, jak jednocześnie pomóc tym najgorzej sytuowanym osobom, a z drugiej strony wprowadzać takie działania, które wyhamowują inflację. Widzimy na przykładzie kredytobiorców, o czym mówił trochę już Tomasz Truskawa, że z jednej strony mamy podnoszenie stóp procentowych, co jest działaniem właśnie hamującym inflację, z drugiej strony kredytobiorcom trzeba pomagać. To jak z tego wszystkiego wybrnąć? To się w ogóle da, panie redaktorze?
Da się wybrnąć, tylko rząd robi połowę tego wszystkiego. To znaczy działania osłonowe dla najuboższych grup społecznych powinny być realizowane. Działania osłonowe dla nabywców mieszkań, ponieważ jest to jedno z najważniejszych dóbr społecznych, jeśli chodzi o budowanie rodziny, bezpieczeństwo tam ekonomiczne, oprócz spraw związanych z żywnością i lekami, to myślę, że mieszkanie znajduje się, że tak powiem, na trzecim miejscu i tutaj te wszystkie narzędzia trzeba wykorzystać, żeby wesprzeć. Natomiast niepokoi mnie jedna sytuacja. Otóż odpuszczono sobie sprawę związaną z systemem bankowym. Mechanizm jest taki, kredyty są bardzo drogie, inflacja jest rozhulana, no 15,6% to jest bardzo dużo, ale tak naprawdę banki nie proponują żadnych mechanizmów oszczędzania pieniędzy. Dzisiaj, jeżeli bank proponuje lokatę na 4% rocznie, to po prostu i w zasadzie to się znajduje we wszystkich polskich bankach, że te lokaty są bardzo nisko oprocentowane. One są oprocentowane poniżej stopy inflacji. To po prostu Polakom nie opłaca się oszczędzać. Kiedy zostanie zatrzymana inflacja? Wtedy, kiedy zatrzymywanie pieniądza, oszczędzanie pieniądza będzie bardziej opłacalne niż wydawanie. Dzisiaj, czyli sugerowałby pan, żeby wprowadzić taki mechanizm, który skłoniłby banki, wszelkie banki, tak, ale przede wszystkim pytam o sektor komercyjny, no bo jednak jeśli chodzi o podnoszenie stóp depozytowych, to banki z kapitałem państwowym pierwsze tutaj ruszyły wysokość oprocentowania w górę. Więc należałoby pana zdaniem wypracować taki mechanizm. Ale to jest jakby nie... To jest w ogóle, ja powiem w ten sposób, przy tej skali, o której mówimy, to te działania są niewystarczające, bo dzisiaj dostaję wynagrodzenie na koniec miesiąca. Wiem, że 15% w skali roku będę tracił. Patrzę na swoje konto, gdzie mi bank oferuje różnego rodzaju lokaty. Patrzę, że mam 5,6, 7% w skali roku. Widzę, że jest 15,6, to czyli stracę, że tak powiem, na różnicy między lokatą a wydawaniem bieżącym swoją miesięczną pensję, to naturalna decyzja Polaków będzie taka, to ja wolę wydać te pieniądze szybciej, a więc będę, wydając je natychmiast, będę napędzał inflację. Jak widać, różne są pomysły, a temat inflacji z całą pewnością jeszcze wielokrotnie będzie poruszany w rozmaitych dyskusjach, także na antenie Polskiego Radia 24. Dziś jednak musimy postawić kropkę, bo czas jest dla nas nieubłagany, a bardzo żałuję, panowie. Dziękuję naszym gościom. Tomasz Truskawa, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Piotr Kusznieruk, dziękuję, Trybuna Info i dziękuję przede wszystkim, dziękuję naszym bardzo, słuchaczom. Do usłyszenia.